Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwanie 7 tygodnia sezonu 5. Gdzie znaleźć gwiazdkę karnetu bojowego, jak i tą sekretną, jak najszybciej odwiedzić centrum nazwanych miejscówek oraz pokażę wam wszystkie możliwe lokacje skrzynek w przyjemnym parku, sklepowej sadybie, pogodach pomyślności, lepkim lasku i oazie odpoczynku. Zanim jednak wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania musicie opuścić mecz w inny sposób niż przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego najlepiej jest wygrać gierkę, ale jest jeszcze opcja skoku z wysokości czy eliminacji od przeciwnika. Pamiętajcie też, że możecie wykonać dowolne wyzwanie z dowolnego tygodnia w dowolnym momencie trwania sezonu, więc nie musicie się śpieszyć, ale tym razem jest to odblokować. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej gwiazdki. W tym tygodniu musimy podążyć mapą skarbów z wypasionej wyrwy. Prezentuje się ona następująco i z lotu ptaka przedstawia kamienną głowę z kłodami, a X-em zaznacza środek trójkąta tworzonego przez trzy liściaste drzewa za kamienną głową. Te charakterystyczne elementy wystroju wyznaczają nam dokładnie to miejsce na mapie, tuż obok lokacji mapy skarbów. Gwiazdka powinna się pojawić w tym miejscu nad luką w trawie. Na ten moment korzystam z wyciekłych informacji i nagrywam to przedwcześnie, dlatego się mnie jeszcze nie pojawia. Ale miejcie na uwadze opis i przypięty komentarz, w którym to dam wam znać, czy gwiazdka nie okaże się być krok dalej. Kolejne wyzwanie polega na odwiedzeniu centrum czterech różnych nazwanych miejsc w trakcie jednej gry. Na mapie jest w sumie 19 różnych nazwanych miejscówek, jednak przygotowałem dla was moim zdaniem najłatwiejszą trasę na wykonanie tego wyzwania. Do wykonania tego wyzwania polecam wam tryb 50/50, a w nim postarajcie się o bus bojowy lecący nad prawym górnym rogiem mapy, aby przypadkiem nie spotkać nieprzyjaciół. Jeśli już wam się przytrafi taki kurs, najpierw zacznijcie od wizyty w samotnym schronisku, później udajcie się do płaczącej puszczy, a z niej przespacerujcie się do karkołomnego kina. Stamtąd możecie wskoczyć do portalu przy znaku sklepu Noms i polecieć na były pomidorowy przysiłek. Teraz pomidorowy przybytek. Możecie też odbyć tę trasę na odwrót, ale zaczynając z golfowego gniazdka i zabrać wózek golfowy, dzięki któremu będziecie się poruszać jeszcze szybciej. Teraz pamiętajcie, nie wychodźcie przez menu, bo inaczej nie zaliczy wam się to wyzwanie i cała fatyga pójdzie na marne. Dalej, następne wyzwanie rozkazuje nam przygrać, uwaga, 5 skrzyń, ale tym razem z małym twistem. W tym tygodniu, zamiast walki o skrzynkę na jednej miejscówce, za zadanie będziemy mieli przeszukać po jednej skrzynce w 5 różnych miejscach, co moim zdaniem jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Ale przejdźmy do rzeczy. Zamiast zanudzać was wszystkimi lokacjami skrzynek na poszczególnych miejscówkach, przy okazji wspomnienia każdej z nich, załączę dla was na ekranie mapkę ze wszystkimi możliwymi lokacjami skrzynek. Pojawiają się one klasycznie na strychach domków, za ścianami, przyczepach i tym podobne. Okej, najpierw musicie otworzyć jedną skrzynkę w przyjemnym parku, następnie w sklepowej sadybie, kolejną na pogodach pomyślności, czwartą w lepkim lasku, piątą, już ostatnią, w oazie odpoczynku. Myślę, że to znacznie zniweluje poziom młynu, jaki będzie panował na tych miejscówkach, bo pamiętajmy, każdy będzie walczył o jedną skrzynkę i może umrzeć. A 7 skrzynek, w przypadku hitu ekranu, no nie chcę nawet tego wspominać. Czwarte wyzwanie zlecam wyeliminować 3 przeciwników z pistoletów maszynowych. Na pewno wielu z was, jak i momentami ja, trzyma się PM-owej mety. Pistolety maszynowe nadal są bardzo mocno na bliskie starcia, dlatego polecam wam trafić teraz z pompy i dokończyć swoje dzieło z PM-a. Ale zawsze pozostaje sposób 50/50, który polega na powoleniu przeciwnika, aby wtedy dobić go z odpowiedniej broni, co także zalicza wyzwanie. Piąte wyzwanie zlecam wyeliminować 3 przeciwników w golfowym gniazdku. Nawet zanim te wyzwania weszły w życie, jeśli oglądacie to o 15, to miejsce cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nie wiem nawet dlaczego, ale z przeciwnikami na pewno nie będzie tutaj problemu. Jeśli wasz bus będzie leciał od strony tej miejscówki, to szybując w dół, róbcie to nad wodą, aby otworzyć swoje loty jak najpóźniej. Poza tym, postarajcie się złapać o jakąś broń jako pierwsi, ale to już zależy w pełni od sytuacji. Szóste wyzwanie rozkazuje nam zadać aż 8000 punktów obrażeń strukturą wroga przy użyciu zdalnie odpalanego ładunku wybuchowego, czyli C4. Do struktur wrogów zaliczają się oczywiście ich rampy, ściany, piramidki i podłogi. To może się okazać bardzo czasochłonnym wyzwaniem, patrząc na to, jak rzadkie są C4 i nie zawsze mamy okazję podbiec do wraki i bazy. Ale przypuszczam, że może to łatwiej pójść w trybie 50/50, gdzie w końcowej strefie możecie podkładać C4 pod pozostałości wielkiej bitwy. Siódme, już ostatnie wyzwanie, polega na przeszukaniu 3 zrzutów zaopatrzenia. Dropy nie występują za często w klasycznych trybach Battle Royale. Dodajcie do tego wyzwanie i tak naprawdę jeszcze ich nie ma. Dlatego polecam wam sposób na 50/50, gdzie w wyznaczonej na początku małej strefie spada mnóstwo dropów, o które możecie się załapać jako pierwsi, jeśli zamiast od razu lądować, po wyskoczeniu poczekacie w powietrzu, aż poznacie finalną strefę, aby następnie się do niej udać i upolować zapragnione zrzuty zaopatrzenia. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymamy takie oto ekran ładowania. Tym razem półprzezroczysta gwiazdka lewituje nad murkiem na motelu Wakano. Lecz może się okazać, że będzie jednak nad basenem. Ale nie trzeba jej zebrać, aby otrzymać skin na wyjazd w trasę.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bajowym.